KS Otmend Krapkowice bez trenera. Zarząd klubu postanowił nie przedłużać umowy z wieloletnim szkoleniowcem zespołu Maciejem Chałupą. Ten spędził w klubie 4 lata. Największym jego sukcesem z Otmendem jest awans na zaplecze kobiecej Superligi w 2021 roku. Jednak w tym sezonie krapkowiczanki zajęły ostatnie miejsce w lidze z jedynie 3 wygranymi na koncie w grupie B pierwszej ligi. W ostatnim spotkaniu w roli szkoleniowca przegrał z Sośnicą Gliwice 24-39. Nazwisko nowego trenera szczypiornistek z Krapkowic poznamy niebawem. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed trudnym zadaniem. Z Jastrzębskim Węglem na wyjeździe rozegra trzecie spotkanie finałowe. W przypadku przegranej Kędzierzynian tytuł trafi do zespołu z województwa śląskiego. Nasza sytuacja nie jest najciekawsza, ale dzisiaj czytałem, że jeszcze żadna drużyna w historii Plus Ligi nie wygrała finału przegrywając 0-2, także historia do napisania przez naszą drużynę i to nas motywuje. To nie będzie łatwe, ale jesteśmy profesjonalistami i wierzę w to, że uda nam się tą chłodną głowę utrzymać i zagrać po prostu swoją siatkówkę, bo potrafiliśmy to robić kilka dni temu, a ostatnie mecze po prostu pokazały, że gdzieś tam nasza gra nie wygląda tak jak powinna wyglądać. W pierwszym spotkaniu finałowym drużyna prowadzona przez Marcelo Mendeza pokonała Zaksę 3-0. W drugim meczu już w Kędzierzynie-Koźlu ponownie lepszy okazał się Jastrzębski, lecz tym razem w 4 setach. W przypadku wygranej podopiecznych Tuomasa Samelwo zespoły wrócą na Opolszczyznę. Początek dzisiejszego spotkania o 20:30. Młodzi piłkarze i piłkarki z całej Opolszczyzny przyjechali do Brzegu, by rywalizować w finałach wojewódzkiej 23. edycji Pucharu Tymbarku. Na boiska przy stadionie miejscowej Stali przyjechały 64 zespoły, które rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych z podziałem na płci do lat 8, 10 oraz 12. Z każdej z grup zwycięzca mógł być tylko jeden. Kategoria U8 kończy swoją przygodę na rozgrywkach wojewódzkich, zdobywając tytuł mistrza województwa. Natomiast najlepsze zespoły w kategorii U10 i U12 dziewczynek i chłopców wygrywają tak zwany bilet do Warszawy na finały ogólnopolskie, w których to powalczą z kolei o tytuł najlepszej drużyny w całej Polsce danej edycji. Impreza została rozłożona na 2 dni. Już w pierwszym z nich poznaliśmy pierwszą drużynę, która pojedzie do stolicy. Jest nią publiczna szkoła podstawowa w Popielowie, która w kategorii U10 dziewczyn pokonała w finale 2-0 zespół z Radłowa. Jeżeli chodzi o wyjazd, na pewno to jest dla dziewczyn wielkie przeżycie. To jest pierwsze, są ich takie poważne zawody, w których występują. Ja już w swojej karierze 2 finały województwa przegrałem, do Warszawy nie pojechałem. Za trzecim razem sztuka. Mam fajną grupę dziewczyn, rozpoczęliśmy treningi rok temu i dzisiaj udało się wygrać. W tej samej kategorii wiekowej, tylko u chłopców, najlepsza okazała się szkoła z Kietrza. Do Warszawy pojedzie także zespół szkoły podstawowej nr 19 z Kędzierzyna-Koźla oraz z uczniowskiego klubu sportowego Szóstka Brzeg, czyli zwycięzcy grup U12 odpowiednio u chłopców i dziewczynek. W najniższej kategorii wiekowej najlepsze były szkoły z Ozimka i z Kędzierzyna-Koźla. Finały ogólnopolskie odbędą się od 14 do 16 czerwca. 5 medali z Teresina przywieźli zapaśnicy Orła Namysłów. Zawodnicy tego klubu rywalizowali w międzynarodowym turnieju o Puchar Mazowsza Młodzików. Impreza, w której wystąpili zapaśnicy z 6 krajów, była jednocześnie memoriałem Wiesława Stępnia. Tych zawodów namysłowianie przywieźli 1 srebrny i 4 brązowe medale. Drugie miejsce w kategorii do 44 kg zdobył Łukasz Stefański. Ex aequo trzecią lokatę w wadze 4 kg cięższej zdobyli Aleksandr Lojanich oraz Jakub Asztęborski. Na tej samej pozycji w swoich kategoriach uplasowali się Olech Meryniuk oraz Adrian Kaczmarzyk. Udział wzięli także Chlip Piwowarow i Iwan Jankiewski.